Dlaczego gotowana marchewka ma być dla nas szkodliwa, podczas gdy niektóre słodycze z naprawdę kiepskim składem wydają się być ok? Dziś porozmawiamy o tabelach indeksu glikemicznego, o tym, dlaczego nie są one wyrocznią i jak ja polecam podchodzić do diety z niskim indeksem glikemicznym, żeby ją w prosty sposób wdrożyć do swojego życia i widzieć efekty. Cześć, jeżeli jeszcze się nie znamy, ja nazywam się Klaudia, jestem dietetyczką i na tym kanale staram się pokazać, jak w skuteczny sposób wprowadzić zmiany do swojego życia, do swojego odżywiania, tak żeby jednocześnie nie przewracać wszystkiego do góry nogami. Zanim przejdziemy do tematu, mam jeszcze ważną informację, ponieważ jeszcze tylko do 5 listopada trwa premierowa promocja na nowe jadłospisy jesienno-zimowe z niskim indeksem glikemicznym. Znajdziesz w nich aż 28 różnych przepisów właśnie z niskim indeksem glikemicznym, przepełnionych przeciwzapalnymi składnikami, ale jednocześnie składnikami łatwo dostępnymi w sklepach typu Lidl, Biedronka w okresie jesienno-zimowym. Jadłospis ma formę e-booka z propozycjami na śniadania, drugie śniadania, obiady i kolacje, które możesz w elastyczny sposób ze sobą łączyć w zależności od tego, na co masz akurat danego dnia ochotę. Daje Ci to pełną elastyczność i swobodę w tym, co jesz, ale jednocześnie masz przepisy dostosowane do swojego zapotrzebowania energetycznego i celu. Jeżeli chcesz zobaczyć, jakie pyszności przygotowałam dla Ciebie w nowym jadłospisie, link znajdziesz w opisie pod filmem. Nie czekaj na ostatnią chwilę, bo to już ostatnie dni promocji, w których możesz zakupić ten jadłospis w najniższej, najkorzystniejszej cenie. Tymczasem przejdźmy sobie do tematu dzisiejszego filmu, czyli do tabeli z indeksem glikemicznym. I te tabele to jest naprawdę przydatne narzędzie i ja polecam się z nim zapoznać, zobaczyć sobie, jak to wygląda, jakie produkty mają niski indeks glikemiczny, jakie średni, jakie wysoki, jak to się też zmienia, jak na przykład niektóre produkty surowe mają niski indeks glikemiczny, ale on wzrasta po ugotowaniu, upieczeniu czy usmażeniu. To są takie fajne rzeczy, żeby sobie to przybliżyć, natomiast uczenie się tego na pamięć, czy opieranie się tylko i wyłącznie o tych tabelach i korzystanie tylko z tych produktów, które mają niski lub średni indeks glikemiczny na co dzień jest dość uciążliwe. Ja też nie polecam się na tym skupiać, szczególnie na samym początku. Dlaczego tak uważam? Ponieważ o ile ta wartość indeksu glikemicznego jest przydatna dla nas i jest dla nas taką wskazówką, wskaźnikiem, to jest też wskaźnikiem nieidealnym. Indeks glikemiczny, ta wartość indeksu glikemicznego, to jest wartość odzwierciedlająca, w jaki sposób wzrasta poziom glukozy we krwi po spożyciu danego produktu w ilości zawierającej 50 g węglowodanów przyswajalnych. Co to znaczy? To znaczy, że porównując ze sobą różnego rodzaju produkty, na przykład weźmy sobie marchewkę i makaron, nie porównujemy 50 g marchewki do 50 g makaronu, ale ilość marchewki, która dostarcza nam tych 50 g węglowodanów, z ilością makaronu dostarczającego nam 50 g węglowodanów. Więc tutaj możemy już od razu zobaczyć, że tej marchewki musielibyśmy zjeść dużo, dużo więcej, żeby dostarczyć sobie taką samą ilość węglowodanów, jak z tego tutaj przykładowego makaronu. I z tego właśnie względu indeks glikemiczny pojedynczego produktu nie będzie nam się jednoznacznie przekładał na indeks glikemiczny zjadanego przez nas posiłku, bo po pierwsze nie uwzględnia on nam ilości danego produktu, który my spożywamy, ale nie uwzględnia też tego, co jemy razem z tym produktem, nie uwzględnia innych czynności, które my tutaj możemy podjąć, żeby indeks glikemiczny całego naszego posiłku obniżyć. I pojęciem, które uzupełnia nam indeks glikemiczny, jest pojęcie ładunek glikemiczny. I ten ładunek glikemiczny już lepiej nam wskazuje na to faktyczne spożycie węglowodanów i faktyczne przełożenie na naszą gospodarkę węglowodanową, ponieważ ono jest związane z konkretną porcją danego produktu, jaką my spożywamy. I określa nam wpływ właśnie tej konkretnej porcji, czy to 50 gram, czy to 100 gram, czy 150 gram, na naszą gospodarkę węglowodanową, na nasz wzrost glukozy. Czyli ładunek glikemiczny będzie zależał z jednej strony od indeksu glikemicznego danego produktu, a z drugiej strony od porcji tego produktu, jaką my spożywamy na dany posiłek. Mam nadzieję, że to jest dla Was zrozumiałe, bo wiem, że może być to na początku troszeczkę skomplikowane i mylące. Staram się, jak mogę, wytłumaczyć to Wam jak najprościej. Natomiast jeżeli jakiekolwiek jeszcze pytania się pojawią, to koniecznie dawajcie znać w komentarzach. Postaram się wyjaśnić i doprecyzować, jeżeli cokolwiek będzie jeszcze niejasne. Więc może być tak, i bardzo często tak jest, że coś, co ma wysoki indeks glikemiczny,
ale jemy tego małą porcję, no to nie będzie się to przekładało negatywnie na naszą gospodarkę węglowodanową. I możemy tutaj wziąć na przykład, no nie wiem, zwykły pszenny makaron, który po ugotowaniu ten indeks glikemiczny ma wysoki, ale jeżeli dajmy na to w sałatce, byłaby dosłownie na przykład łyżka czy dwie łyżki tego makaronu, no to ta ilość węglowodanów tego ładunku glikemicznego jest na tyle mała, że no nie wpłynąłby on negatywnie na naszą gospodarkę węglowodanową, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w takiej sałatce mielibyśmy jeszcze dużo warzyw, mielibyśmy jakiś tłuszcz, mielibyśmy na przykład jakieś mięso czy ser, które byłoby też źródłem białka. I ze względu na te różnice pomiędzy tym, co mamy w teorii, co mamy w tabelach, a tym, co mamy faktycznie po spożyciu posiłku zawierającego różnego rodzaju składniki, nie tylko ten jeden produkt węglowodanowy, dlatego ja polecam, szczególnie na początku, odłożyć te tabele na bok. Okej, fajnie się jest z nimi zapoznać mniej więcej, zobaczyć jak to wygląda. Natomiast zamiast się też nimi blokować, dzielić te produkty na zakazane, na dozwolone i zamiast skupiać się tylko właśnie na jedzeniu tych zielonych z niskim indeksem glikemicznym, bardziej polecam skupić się na takiej właśnie konkretnej na zmianie nawyków żywieniowych, na tym jak planować posiłek, żeby on uwzględniając właśnie i węglowodany, i białko, i tłuszcze, i błonnik, też warzywa, żeby właśnie miał pozytywny wpływ na naszą gospodarkę węglowodanową. Jest bardzo dużo takich prostych sposobów, technik, które można wprowadzić do swojego gotowania, żeby tak naprawdę od razu przemodyfikować troszeczkę te posiłki, które jecie dotychczas, na takie, które będą właśnie bardziej dla naszej gospodarki węglowodanowej przyjazne. Taki film z konkretnymi wskazówkami, jak obniżyć indeks glikemiczny posiłku, nagrałam już i znajdziecie go na moim kanale. Bardzo Was zachęcam do jego obejrzenia, bo to są takie wskazówki, które można od razu zaadaptować do swojego odżywiania. A jeżeli szukacie bardziej obszernej treści, takiej dogłębnej na temat tego, jak wprowadzić do swojego życia zasady diety z niskim indeksem glikemicznym krok po kroku, żeby już nie szukać, nie zastanawiać się, co jest ważne, co nie jest ważne, tylko mieć wszystko w jednym miejscu i z takimi konkretnymi krokami do wykonania jeden po drugim, to zapraszam też do skorzystania z mojego przewodnika po diecie z niskim indeksem glikemicznym, gdzie oprócz takiej właśnie teorii na temat tego, na czym ta dieta polega, znajdziecie również mnóstwo praktycznych wskazówek, jak to wprowadzić, ale też ćwiczenia, które ułatwiają wprowadzanie zmian do diety, żeby nie odwlekać tego znowu na kolejny dzień, na kolejny poniedziałek, kolejny tydzień, tylko żeby mieć po kolei małe zadania, które można od razu wprowadzać do swojej diety, żeby widzieć efekty. Podsumowując temat tabeli z niskim indeksem glikemicznym, większość tych produktów, które mają niski i średni indeks glikemiczny, to są produkty nieprzetworzone, wartościowe, bardzo odżywcze, na których właśnie fajnie, żeby ta nasza dieta bazowała nie tylko, gdy mamy jakieś problemy zdrowotne, ku temu wskazujące, ale również profilaktycznie dla zdrowych osób jest to taki sposób odżywiania, który będzie bardzo, bardzo korzystny. Natomiast są takie wyjątki, gdzie produkty, które są naprawdę zdrowe, wartościowe, odżywcze, jak niektóre warzywa, właśnie ta ugotowana marchewka czy buraczki, albo kasza jaglana, które są właśnie bardzo korzystne dla naszego zdrowia, ale mają ten indeks glikemiczny wyższy, przez co wzbudzają obawy. Też takimi produktami są niektóre owoce. I w takich przypadkach ja bardzo polecam koncentrować się przede wszystkim na tym, żeby ta nasza dieta była właśnie jak najmniej przetworzona i jak najbardziej odżywcza. I wtedy nawet jeżeli będą się pojawiały te produkty, które mają wyższy indeks glikemiczny, ale one będą dla nas źródłem witamin, składników mineralnych i będą połączone z takimi innymi składnikami, które ten indeks glikemiczny obniżą, to będzie jak najbardziej w porządku. Z drugiej strony mamy też takie wyjątki, które mają niski indeks glikemiczny, ale wcale nie są wartościowymi produktami, bo są właśnie na przykład wysoko przetworzone, bo mają w sobie wysoko przetworzone tłuszcze i to one obniżają ten indeks glikemiczny, ale tak naprawdę są to składniki, które mają działanie prozapalne, które nic dobrego nam tutaj do naszego organizmu nie dostarczają. Oczywiście też nie jest tak, że trzeba ich unikać całkowicie, no bo takie niektóre słodycze na przykład są też produktem, który ze względu na takie zdrowie psychiczne też czasem, jeżeli mamy ochotę, po prostu warto zjeść i się też tym za bardzo nie przejmować. Natomiast tutaj mówiąc już dokładnie na temat indeksu glikemicznego, no to właśnie nie wszystko, co ma niski indeks glikemiczny, jest
super dla nas i korzystne. Tak samo jak nie wszystko, co ma wysoki indeks glikemiczny, powinno być unikane, bo tak nie jest i właśnie niektóre warzywa, owoce i kasze są tego przykładem. Na dziś to już wszystko. Jeszcze raz tylko przypomnę o premierowej promocji na nowy jadłospis jesienno-zimowy z niskim indeksem glikemicznym. A jeżeli chcesz takie połączenie dwóch narzędzi, które siebie uzupełniają i pozwolą Ci bardzo szybko zobaczyć efekty i wdrożyć te zmiany związane z niskim indeksem glikemicznym do swojej diety, zobaczyć efekty w samopoczuciu, w wynikach badań i na wadze, to polecam również połączenie jadłospisu z przewodnikiem po diecie z niskim indeksem glikemicznym. Wszystkie linki dostaniecie w opisie pod filmem. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj powiedziałam, rozjaśniło Wam w głowach. Jeżeli cokolwiek jest jeszcze niejasne, koniecznie piszcie w komentarzu. Postaram się to doprecyzować i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!